Witam, chyba po dłuższej przerwie. Temat rozkładania instalacji elektrycznej już mam załatwiony. Wszystkie przewody porozkładane, puszki pozakrywane dekielkami, przewody wprowadzone do rozdzielnicy. Zostało mi tylko rozszyć, wszystkie przewody poopisywać sobie. Z tej strony to wygląda w ten sposób. Całe główne wejście zasilania już jest gotowe. Tak jak widać, zostało teraz tylko pospisywać sobie na kartce opisy przewodów, ponumerować przewody, no i można będzie pozbywać się izolacji i wstępnie przygotować do szycia rozdzielnicy. Tak więc biorę się za opisywanie. OK, wszystkie przewody pospisywane, ponumerowane, cała lista gotowa, 39 przewodów wchodzi na chwilę obecną do rozdzielnicy. Teraz się bierzemy za pozbycie się izolacji z przewodów. Po chwilę pewnie mi z tym zajdzie.
został ostatni przewód do rozszycia. Jak widać, nigdzie się izolacja nie uszkodziła. Super sposób na ściąganie izolacji, szybko i wygodnie. Nawet jak delikatnie jest przewód pokrzywiony, to przy ostrym tapeciaku to nie ma żadnego problemu. Tylko właśnie warunek, żeby tapeciak był ostry. No, jak się nie wjedzie między żyły, to od razu czuć, że jest większy opór. Więc bardzo ładnie, szybciutko, wszystko ładnie, zgrabnie idzie. No i mamy ostatni przewód. I zrobione. Teraz to tylko uporządkować. Żółto-zielone, ochronne. Wpiąć w szynę do góry. A resztę wprowadzimy po rozdzielnicy.